Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Witajcie widzowie Instagrama, widzowie YouTube'a. Rozpoczynamy kawę z wróżką, czyli sprawdzamy energetykę tygodnia, ale również potem ogłoszenia wiedźm ofiarne nastąpią. Ja tutaj na Instagramach jestem na żywo, natomiast na YouTubie zawsze możecie odtworzyć, dlatego że staram się nagrywać. Może nawet bym powiedziała, zmienię o na kawę. Proszę bardzo, będzie mnie słychać. Obraz będzie z kawą. Witam wszystkich, fajnie Was widzieć. Niech moc z kawy będzie z Wami. Dokładnie tak. Słuchajcie, dzisiaj energetyka bezksiężycowa, dlatego że już wczoraj wiedziałam, że nie wyrobię się z wypisaniem księżycowych rzeczy, ale myślę, że to nie przeszkodzi, natomiast sprawdzimy sobie energetykę w kartach, jak wygląda, tak żeby wiedzieć, jak się poruszać w ciągu tygodnia. Rzecz zwyczajnie i po prostu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poczekamy, jak jeszcze troszkę nas dojdzie, bo zawsze troszkę nas jest. Trochę się rozwija, mam już rok kawy i z 10 osób zazwyczaj jest około 30. Także fajnie. Super. I potem zapalimy świecę, zapalimy i zobaczymy, jak nam ten tydzień będzie mijał. Patrzę, kto dołącza. Fajnie, o Petersunia jest, Sylwunia, Zoi, Ania. Już mamy kilka osób. Agnieszka, Magdalena dołączyli. Super. No to słuchajcie, bierzemy się za dzień dzisiejszy. Na trzy karty zobaczymy, jakie energie dnia dzisiejszego będą tutaj funkcjonowały. No ja bym powiedziała, że trzeba zachować dużą dozę ostrożności. Z tego względu, że przy karcie wieży może być to dzień taki lekko wypadkowy, co nie oznacza, że gdzieś tam pod tramwaj wpadniemy, bo to nie do końca tak musi wyglądać, ale mogą być straty materialne również, straty materialne, czyli nie zgubić, nie zostawić, pilnować torebki, no takie jakieś wpadki tutaj są. Natomiast siódemka buław wynosi nas na wyżyny i pokazuje, że jeżeli mamy oczy dookoła głowy, to tak naprawdę te straty, które są przewidywane przez rozkojarzenie, przez jakieś takie jedno robię, drugie robię, trzecie robię, a w rezultacie niczego nie zrobię, no to, że jeżeli będziemy uważni i uważnością się kierować, to myślę, że ten poniedziałek przetrwamy. Natomiast jeżeli planujecie jakieś wyjazdy, tego typu rzeczy i macie zamiar rozplanować cały tydzień, to tutaj prosiłabym, żeby niekoniecznie dzisiaj jakieś dalekie podróże uskuteczniać. Ok, bo jednak ta wieża gdzieś tam determinuje, że niekoniecznie. Że niekoniecznie. Także tak. To jest poniedziałek, dzień dzisiejszy. No i zobaczymy, jak będzie nam wyglądał wtorek. No a tutaj już chyba dramy w poniedziałek nie będzie, bo we wtorek już się energie rozluźniają. Przede wszystkim mogą dotrzeć do nas informacje urzędowe i formalne, na które czekamy i powinny być to informacje dobre. Pamiętajcie, że urzędowe to również medyczne, urzędowe to również szkolne. Tutaj zaczyna się rok szkolny. Ja myślę, że nie dać się zwieść ogólnie panującej panice. Mamy tutaj dobre wieści i takich się dobrych wieści trzymamy. Pole rodzinne we wtorek jest też uskutecznione w pięknej, cudownej energii, więc wszelkiego rodzaju rzeczy związane ze związkami, rodzinnymi wypadami, wyprawami, zakupami bardzo ładnie wygląda. No i bardzo dobry dom, dzień na zakup domu, co nie oznacza, że pójdziemy i wyłożymy gotówkę w ciągu sekundy, ale na szukanie tego domu, patrzenie po ogłoszeniach, wystawianie, jeżeli chcemy coś sprzedać. Także tutaj wtorek bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o takie aspekty. Kogo my tam mamy? Też smoczek jest, nazywka. Tak mi trochę przelatuje ten czas, czat, ale fajnie. Dobra, patrzymy środę. Środę mamy twórczo-kreatywną, trójka monet. Najlepsza karta na pracę,
na remonty, na ułożenie swojej przestrzeni, na to wszystko, co siłą naszych rąk wcześniej wymyślił umysł, a teraz siłą rąk trzeba zrealizować. Mogą to być wielkie porządki, mogą to być sprawy remontowo-budowlane, mogą to być jakieś twórcze aspekty dotyczące naszej pracy. W środę cycuś, plany przekuwamy w czyn i tutaj już wszystko zależy od młotka. Sprawy, które nie będą przynosiły zysków przy ósemce pucharów, odejdą do lamusa, zostawimy pewne negatywne współprace. Natomiast właśnie dwójka buław pokazuje, że możemy rozszerzyć swoje horyzonty w myśl powiedzenia, że każdy z ludzi ma swoją prawdę i swoją rzeczywistość i jeżeli zaczynamy z kimś współpracować, to również horyzonty nam się rozszerzają. Także ta środa wygląda poczciwie. Czwartek. Lecimy po kolei czwartkowo. Nic się złego nie będzie działo, ale my możemy być nie w sosie. Tak po prostu. Siódemka monet, czekamy na jakieś efekty. Wiecie, jak to się czeka, nie? Że tak się przytupujemy i tak byśmy chcieli, żeby już, a to się potem okaże, że to już to niekoniecznie już. To już możemy być zdenerwowani. Dziewiątka mieczy wnosi wszelkiego rodzaju właśnie lęki przed nowym i tego typu rzeczy. Natomiast król mieczy daje surowość ocen, surowych ludzi koło nas. Nie będzie to najlepszy dzień, nic złego się nie wydarzy, jak gdyby tak jak ten poniedziałek z przytupem dzisiaj, także ostrożnie, ostrożnie przy poniedziałku, ale czwartek taki lekko zmarnowany. Oczywiście to są jedynie karty, więc warto wiedzieć o tendencjach i na przykład na czwartek zaplanować sobie takie działania, które nie wymagają od nas rozwoju i wylatania wszystkiego, tylko są takie sukcesywne z układaniem tego typu rzeczy. To się po prostu wtedy uda, nawet jak będziemy źli, to sobie poukładamy i będzie nam już lepiej, bo sobie będziemy mieli poukładane. Jeżeli nie wiemy, od czego zacząć układanie życia, zacznijmy od szafki. Naprawdę. I to działa. To działa, bo za energią idzie energia, ta energia się rusza i tak to działa. W piątek. Piątek już wyluzuje, dlatego że mamy wzrost możliwości, święty spokój i już pomysły. Czyli już jesteśmy bardziej kreatywni, już mamy większe możliwości, już dzieje się znacznie lepiej, znacznie pozytywniej, znacznie bardziej pozytywnie. Jesteśmy radośniejsi, weselsi, mamy takie poczucie ugruntowania i przy sprawach zawodowych możemy się wykazać tą taką, pamiętajcie taką bajkę, jak był ten Pomysłów Dobromir. Tak? Ta żaróweczka. Właśnie taką żaróweczką. Jeżeli jest jakiś problem, to wpadniemy na jego rozwiązanie. Także piątek zupełnie w porządku. Sobotek w takim razie. Sobotek energetycznie. Sobotek energetycznie jest rozmymłany lekko. Tak. Jakieś nerwy przy młodszych osobach. Tutaj już matki w sobotek muszą uważać, żeby dzieci nie zdenerwowały tymi zabawkami, żeby się nie wypierniczyć na tej nieposprzątniętej zabawce i nie nawrzeszczeć. Nie nawrzeszczeć na tą niedociśniętą tubkę pastę do zębów niedokręconą, wylaną nawet. Bo takie pierdoły mogą po prostu, walka o nic się tu pokazuje. To są ważne życiowe rzeczy, ale jednocześnie czasem jest walka o nic. I wiecie jak to jest. Tak się zbiera, 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 zbiera. Jak już się wyzbiera, to jest taki dup. I to dup tutaj widać. Ale generalnie dzień spokojny w postaci zakupów, w postaci ogarnięcia przestrzeni życiowej. Także sobotek źle nie wygląda, tylko nerwy takie niepotrzebne na popierdółki, które się nazbierały. O, dokładnie tak. I mamy niedzielek. Niedzielek mamy. Niedzielek niedzielaj, a czasem w tym niedzielku to po prostu nic tylko się dziela. W niedzielę mamy imprezy. Generalnie tendencja do imprez. Mamy czarowanie, więc też fajnie, zapraszam na błogosławieństwo tygodnia na godzinę 21 na mój kanał, gdzie za darmożkę od ponad 3 lat robimy błogosławieństwo tygodnia, któreż to po prostu jakby było 20 tysięcy ludzi, to każdy sobie polepsza jakość życia, także zapraszam serdecznie. Naprawdę czyńcie, a nie myślcie, że się samo wyczyni. Samo to się może, wiecie co, rypnąć. Żeby nie powiedzieć brzydko, co by filmu nie wycięli. Natomiast również jakieś wpłaty, zapłaty, opłaty, dopłaty można robić w niedzielę. Ja rozumiem, księgują w
poniedziałki, ale w niedzielę można robić, bo wiecie, też jeżeli z dobrą energią, w dobrym czasie wyrzucimy pieniądze, to one wrócą i przyprowadzą swoich przyjaciół. No więc tak wygląda to niedzielnie. Także super. O, jesteśmy już w większej liczbie. Mam nadzieję, że energie tygodnia Wam się podobają. Ten poniedziałek tylko trzeba przetrwać. I chciałam jeszcze, słuchajcie, pokazać Wam, bo nie każdy może... Zmazałam. Dobra, to Wam nie pokażę. Pogotowie run i żywiołów. Pamiętajcie, że jest znaki wspomagające, ochronne, tak, żeby gdzieś ta wieża się w poniedziałek nie wydarzyła. Także sobie napiszcie na ręku znaki wspomagające i ochronne. Bo, co ja chciałam powiedzieć? A, słuchajcie, a propos, bo tam prawie sama woda w żywiołach wyszła. Autentycznie. I słuchajcie, zalania, podtopienia w tym tygodniu. I już wczoraj mieliśmy ten. Macie na zdjęciach, na szkole, na Instagramie wszędzie. Możecie poszukać, także tutaj spokojnie. Dobrze, to moi kochani, jak już tutaj tak jesteśmy w gronie osób, sztuk 25, to słuchajcie, 25 energii, swoją energię, jak znajdę zapalniczkę, to zawsze jest kłopot w tym domu. Kupujemy ciągle tych zapalniczek, ciągle ich nie ma. Masz? Kotek śpi? Zobaczcie, jak kotek śpi fajnie. Tutaj. Kotek śpi. Zapalimy sobie świecę w naszej cotygodniowej, słuchajcie, dzisiaj jest rocznica kawy z wróżką, chciałam powiedzieć. Rocznica. Dlatego, że pierwsza kawa była 28 bądź 29 sierpnia, a dzisiaj mamy rok czasu, w zasadzie tak tygodniowo mamy rok czasu. Także super. Zapalamy świecę intencji cudownego tygodnia, by prowadziły nas cztery żywioły, byśmy podejmowali dobre, skuteczne, pozytywne decyzje, by rozwiązania same pchały się do naszych głów, byśmy byli mocni, silni, kreatywni i bezpieczni. Taka intencja, taka wspólna intencja. Jak ktoś nie ma świecy, dołączać się mentalnie, nie ma problemu, nie ma problemu. No i słuchajcie, teraz sprawa urodzinowa. Otóż jako, że w zeszłym tygodniu nie było kawy z wróżką, wszystkie te osoby, które w zeszłym tygodniu miały urodziny i te osoby, które w tym tygodniu mają urodziny, czyli od przeszłej niedzieli, która był w przeszłą niedzielę? Od 24, bo to od poniedziałku, od 24 do następnego... Niedziela jest 6. Czyli do 6. Przesłanie Wam, tylko piszcie, kto kiedy ma. Dorota będzie łapać i ja będę przesłaniować w tak zwanym międzyczasie. Sobie już tutaj karty potasuję i przygotuję. Antosia mówi, że 6 września, mama 12 sierpnia. To nie, bo my robimy tylko na tygodnie. Ja robię w tygodniu kawę robię na tydzień, natomiast jako, że mnie nie było, to tutaj mała kulpa, mała kulpa, mała kulpa. Zrobimy po katolicku. No to nadrabiam. Także mamy od 24 sierpnia do 6 września. O, dokładnie. Także tutaj wyłapujemy. Najpierw mamy Antosię i jej przesłanie. Antosiowe przesłanie teraz będzie. Antosiowe przesłanie. W głowie 10 monet. Twórz swoją własną historię. Załóż kronikę swojego życia bądź swojej rodziny. Wejdź w energię, w których ukorzenisz się i umocnisz. Nie rezygnuj z kontaktów rodzinnych, nawet jeżeli są złe, dlatego że pewne rzeczy trzeba czasem przerobić, żeby je wyrównać. I nie, że będzie dobrze, tylko na przykład nie będzie Ci już zależało. Próbuj założyć swoją własną historię, swoje własne rodzinne rzeczy w głowie. Jeżeli nie możesz nagle wyjść za mąż, mieć piątki dzieci, załóż kronikę. Działaj. Także tak, w sercu. Odejdź od złego myślenia, właściwie złego czucia wobec swojej osoby. Nikt z nas nie jest doskonały, a jednocześnie jesteśmy najcudowniejszymi iskierkami wszechświata, które mogą rewelacyjnie funkcjonować, jeżeli pozbędą się negatywnych myślokształtów. I walcz, w działaniu walcz. Dlatego, że jeżeli się poddasz, nie uzyskasz, jeżeli walczysz, to wywalczysz. Po prostu walcz. W każdym aspekcie. Ale fajnie się pokazało to właśnie to dziedziczenie. Jeżeli nie możesz dziedziczyć w głowie, jeżeli coś, cokolwiek jest nie tak, stwórz własną historię, załóż własne korzenie. To tak jak ja założyłam kanał na YouTubie.
dawali mi po 2 programy miesięcznie w telewizji. I się w któregoś miesiąca wkurzyłem, powiedziałam sobie, sama tę telewizję zrobię. 20 lat później. Dobrze, ale kto tam tak, jeszcze? Antasia mówiła, że po prostu do 6 września, ona nie mówiła już. A. No. Także dobrze. Dostałaś gratis przysłanie, bo to twoje karty tak. były. Dobrze, kto tam jeszcze jest? Ewa Perzan. No, 2 września. Dobra, 2 września. Przesłaniątko. Ciesz się wewnętrzną radością i drobnymi szczegółami pierdółkami, dlatego że nakręcanie otwartej, zobaczcie tutaj, ręce wyciągnięte do góry. Dlaczego księża przy Ojcze Nasz mają ręce wyciągnięte do góry? Bo czerpią energię. Raduj się, a przyjdzie do ciebie dobra energia. We w sercu walka o swoje sercowe priorytety. Nie poddawaj się, jeżeli czujesz, że coś jest dla ciebie dobre. Tak po prostu. A w działaniu usiądź sobie na tronie i popatrz, kto ci przyniesie tę herbatę. Nie usługuj, a wymagaj. Tak po prostu. Dla siebie w tym roku. Myślę, że super przesłanie. Kto tam jeszcze? To i Majka miała 12 sierpnia, ale to już... No to już za późno jest niestety. I tu jest, moja mama ma 1 września, Strzykowska. Dobra. Mama ma na imię Teresa. Mama Teresa. Dobra, Dorota spisuje także. Spóźnione, ale... Mi tu znika. Podgląd mam ładniejszy. Antosia mówi, ale powiem wam, że hrabina w punkt mi trafiła z tą kroniką. Od kilku dni chodzę z myślą zaczęcia pisania pamiętnika. Widzisz, czyli nie bez kozery się pomyliłam, energię wią. Miał ci ktoś z boku powiedzieć, kopnąć w zad. Wiesz, działamy. Dobra, mama. Mama, powinna mniej przejmować się sprawami formalnymi, urzędowymi, dlatego że one znajdą swoje dobre rozwiązanie przy myśleniu, co z nimi zrobić, a nie panikowaniu, co by było gdyby. To tak. W sprawach sercowych mamy takie zalecenie, bym powiedziała, lekarskie. Nawet przesyt emocji, ale takich pozytywnych, może dać dobrą energię. Należy radować się bardzo mocno, nawet z dużych popierdółek. A w sprawach działania mamy wyjazdy, relokacja. Często, nie mogąc zmienić swojej rzeczywistości, powinniśmy na 2 tygodnie zmienić miejsce pobytu, żeby trochę energie zadziałały w inny sposób. Czyli wyjazdy sugerowane. Tutaj Majka mówi, jestem jojczy. Kochana, nie jojcz, dlatego że gdybym ja ustąpiła jednej osobie, ja miałabym Armagedon. A ja mam proste, ja tylko się spóźniłam. Jak mnie znasz dłużej albo mnie poznasz dłużej, wiesz, że jeżeli mam zasady, bardzo rzadko je łamię, naprawdę bardzo rzadko, dlatego że wiem, że potem miałabym siwy dym. A ja tylko miesiąc wcześniej, ale zapomniałam, a ja miesiąc później, ale zapomniałam. Jest tydzień. Nie było mnie, czyli wracam do tamtego tygodnia, żeby ktoś tam nie ominął i robimy następne. Także u mnie, wiecie, co jak co, ale staram się prostą, wytyczoną ścieżką iść. Funkcjonuje to, ludzie się czasem obrażają. Trudno. A oczywiście, że nie mam dużo pań, to nie o to chodzi. To chodzi o same zasady. Jakby się czuli ci, którzy wcześniej nie dostali, a też się spóźnili. Ja powiem tak, no, trudno. Tu chodzi o zasady. Ale to nawet nie chodzi o klienta w tej chwili, bo pani mówi, ale nie mam pani dużo. Wiem, no właśnie mówię, nie mam dużo pani, ale to nie o to chodzi. To chodzi o te zasady. Tak, dlatego że każdym tutaj staram się traktować sprawiedliwie, czyli ci, którzy się spóźnili wcześniej, też nie będą mówili, a komuś tam pani zrobiła. A ja mam czyste sumienie, zasady są tak. Tak, tygodniami, kochana, tygodniami, także tak. Natomiast jeżeli, nie, to też nie. Dobra, no z urodzinowymi tak mam. Wiecie, są wróżki, które na przykład wróżą tylko w środy, albo w piątki, albo nie wróżą w niedzielę, albo coś. A ja mam swoje schizy odnośnie urodzinowych układów, nawet nie ze względu na to, że energia nie pokaże, bo mogłabym ci powiedzieć, no wiesz co, bo energia nie pokaże, bo to już 2 tygodnie za późno, naprawdę energię nie pokażą, każdy by uwierzył, tylko po co mam kłamać? Pokażą, tylko są zasady. O, dokładnie tak. Także z pozdrowieniami i jak najlepszą energią urodzinową, aczkolwiek zasady.
Dobra, słuchajcie, mam wypisane parę rzeczy, które się będą działy. Chciałam Wam trochę poopowiadać i trochę poreklamować. Wiadomo, słuchajcie, jak wiecie, byłam na wyjeździe w Trójmieście i w niedzielę miało miejsce spotkanie jednorożców. I tak, najpierw opieprz. Zawsze mi jończycie Trójmiasto, jest pełno jednorożców w Trójmieście, jest Trójmiasto. A potem się okazuje, że przychodzą cztery osoby, licząc diabolinę jako posiłki z Warszawy, bo akurat była na wakacjach. Także ja nie wiem, jak z tym znaczy, ja i dla jednej osoby bym zorganizowała, dlatego że to jest ta jedna osoba, która wykazuje chęć poznania się twarzą w twarz. Natomiast nie powiem, lekki zawód poczułam, to tak uczciwie Wam mówię. Pomyślałam, że będzie nas, tak jak bywa, 17. 15 osób. No ale było jak było. Byli, ja to zawsze się śmieję, zawsze są sami najlepsi o, na tej zasadzie, więc to jest fajne. Ale było cudownie. Umówiliśmy się o pierwszej, rozstaliśmy się chyba po 19. No więc 6 godzin wspólnego bytowania. Ja jakieś tam placki ziemniaczane zeziarłam, dziewczyny wypiły kawę, coś tam, także siedzieliśmy fajnie na knajpce przy plaży, gadaliśmy, nie mogliśmy się nagadać, poznaliśmy bardzo fajną panią Basię. Pani Basia była rewelacyjna i to taki bardziej dojrzały jednorożec, ale super. I najlepiej tak idzie i mówi tak, a ja to panią znam z telewizji i nie omieszkam się dosiąść. Ja myślałam, że nawet nie wie, że jest spotkanie. Bo tak powiedziała, ale potem no, przeczytała na Facebooku, że spotkanie, także fajnie. No, potem była właśnie Magdalena nasza, mówi, że fajne spotkanie, oczywiście, że tak. No, była diabolina, którą widziałam raz, drugi się śmieje, że otworzy lodówkę, a tam diabolina będzie. No i była Hania nasza już była drugi raz, bo spotkanie jednorożców jest drugi raz w Trójmieście. Pewnie będzie to kontynuowane z roku na rok. Także super. I teraz już też z doświadczenia wiem, że będę starała się na początku wyjazdu robić spotkanie, z tego względu, że ja potem się stresuję, że muszę, że co, wiecie, jak ja mam poznawać ludzi, to mam stres, żeby nie było. Ja tylko w pracy, tak jak teraz, to się wydaje taka wygadana, ale normalnie to jestem zestresowana ludźmi. No więc fajnie, że to zrobiłam na początku, bo potem miałam luz wakacyjny. O, dokładnie tak. A jak zwykle jest fajne, Majka się pyta, co to są jednorożce. A, to świeża osoba. Majka, już Ci tłumaczymy. Po pierwsze jest kanał na YouTubie, jakbyś chciała zajrzeć. Joanna Wiśniewska-Wróżka, to znaczy teraz hrabina, to i tak będzie zmieniona nazwa, ale ten. I uczestnicy live'ów codziennych o godzinie 21, zresztą teraz o 10, jak się wyrobię, a się chyba nie wyrobię, no ale koło 10 będzie też live, także zapraszam. Cała nasza grupa to sekta jednorożców jest i to są magiczne ludzie, dokładnie tak. A więc tak, spotkanie jednorożców było. Potem, słuchajcie, zrobiłam mnóstwo zakupów magicznych, dlatego że tasiemki, frędzelki, sznureczki, sznury czarownic, będzie się działo, materiały do żadanic, wszystko. Tutaj nie ma takiej pasmanterii, gdzie można tak dotknąć i jest dużo rzeczy. Tam było i to wykorzystałam. Już rok temu zbadałam sklepy, w tym roku nakupiłam zatowarowanie, że tak powiem, Także super, bardzo jestem zadowolona. No i oprócz tych magicznych zakupów są również zakupy zwyczajne. No kupiłam, tam jest taki jeden sklep, który jak się wejdzie, to nie jest sklep plus size. Ale jak ja tam wejdę, to jak ja tam patrzę, to bym wszystko kupiła. Autentycznie, jeden sklep. No dobra, 80%. Nakupiłam takich fajnych, ale to zobaczycie płócien, fajnych rzeczy. Także śledźcie kanał, dlatego że Dorota ma do obrobienia vlog z Warszawy. Vlogi ze 3 wyjdą z Trójmiasta. Nagrałam już zakupy zwyczajne, ale również Azalisz nagram, przygotowuję się do tego, zakupy te właśnie sukienkowe. Także będzie co oglądać i tak sobie z ciekawości będziecie mogli zajrzeć na kanał, żeby zobaczyć dokładnie. Także no tak fajnie. No i mam taką zasadę, lubię taką zasadę, że jeżeli nawet jadę w stare miejsca, to staram się, żeby jedna rzecz była jakaś inna. I w tym roku mieliśmy fajną inną rzecz, bo był to rejs statkiem, Statek jest duży, stateczek jest mały. Właściwie katamaranem przystosowanym do płynięcia po morzu, poza to. Nie, to nie był katamaran. Katamaran.
Katamaran, tylko było tak, bo to nawet pisało rejs z katamaranem. Okej. Okej, dobra, ja się nie kłócę, ona się zna na łódkach, ale tak było napisane. No. To jest podpucha na turystów. Ja wiem, że ten katamaran taki właściwy, to tam miało to, tamto i każdy katamaran. Wygląda jak Mercedes, nie, wygląda jak Jaguar wśród Mercedesów. Niezły był. W Gdyni na Marinie, no fajny był. Natomiast no tutaj to też było na dwóch płozach i miało to dno takie niedotykające, to nie był statek, który cały był zanurzony, tylko miał dno niedotykające. No ale przystosowane do tego, żeby sobie bezpiecznie nawet z dziećmi przyjechać. Także spoko było. Spoko było, fajnie. Magdalena się pyta, gdzie ten sklep. Ten sklep jest w Wejherowie. Jest na Facebooku Szafa Noemi. Jeżeli chodzi o ciuchy. Szafa Noemi, jeżeli chodzi o ciuchy. A pasmanteria koło klasztoru. A pasmanteria koło klasztoru? Tak. Czy jakkolwiek, nie wiem gdzie. Tak, jak tam ona, na takiej bocznej ulicy. Ona pracowała w Wejherowie, to już widziałam. No. Dobrze. Tutaj Parzenewa mówi, że u mnie na wsi sklep zlikwidowali z pasmanterią, będę miała lipę przez ten COVID. Jest lipowo. Jest lipowo, wszystko się likwiduje, ale dziwcie się, jak nie można było wchodzić, teraz tylko w maseczkę, też się nie lubię dusić. Dobra, czyli to, jeżeli chodzi o wyjazd. Wyjazd był zorganizowany po to, iżby Doroty Kota sprowadzić tutaj. Doroty Kot jest. Mój kot jest, jak widać, żywy. Leży. Nic się nie zagryzło na razie. Czają się czajki i jedna zajęła dół, druga zajęła górę. A dzisiaj moja. Wczoraj chodziła normalnie, tak? Do kuwety, do tego, do jedzenia. A dzisiaj oczywiście kocie udawactwo. Znacie kocie udawactwa? Drama. Boję się zejść na dół, nie? Trzeba będzie przeżyć takie Ale żeby spoky. Się tak porządnie jeszcze pogryzły, czy coś takiego. Nie, to było prostu... kocie no. I łapki, łapki. No. Ale łapki były przez drzwi, bo były drzwi zamknięte. Tak, bo były drzwi zamknięte. I jedna wsadziła oko, a druga. Ale to śmiesznie. Tak, to tam łażą koło się, powiedziałabym, z daleka. Ale jest okej, no to jest dopiero trzeci dzień się zaczyna, tak? Trzeci dzień, więc niech się przyzwyczają. Ale moja dzisiaj ma dramę. Dzisiaj jest po prostu hormon. Panienka z okienka i dzisiaj po prostu stres wyjścia na dół do kuwety. Myślałby kto. Jak ją wyrzuciła na trawę. Nawet nie w kuwecie zrobiła się, tylko na trawie po prostu. No dobra, ale gdyby się ktoś martwił o koty, oba żywe. Jeszcze. Oba żywe są jeszcze, bo jak będzie dalej jakiś problem, to nie wiem. Jak mówił, nóżki z dupki powyrywamy. Kto jest kocim alfa, kto wiadomo? Nie wiadomo, żaden. Jeden na dole alfuje, drugi na górze. Każda ma swoje piętro. Każda ma swoje alfy. Dokładnie, zobaczymy. Kocim alfa to ja będę, bo tu musi być normalnie jeden w stadzie, który rządzi. Kropka. Zawsze aż i będziemy... No, jak tutaj warczała na siebie, to posłuchały. No, ja będę kociem alfa. Będę kociem alfa. No, uszy już masz. Uszy już mam. Właśnie. Może trzeba. No, jak tutaj prychały na siebie, jak prychłam, to odskoczyły w dwie różne strony, wystraszyły się. Dobrze, tak ma być. Tak ma być. Dobrze, z ogłoszeń wiedźm ofialnych jest to, że iż wraca na dniach olejek na bogactwo, ponieważ zmacerował się, zakotwiczył, uczarował i na bogactwo jest. Także spodziewajcie się, że dostaniecie te zamówione, które zamówienia czekają, no i można dalej go zamawiać. Natomiast kolejne olejki będą się robiły, bo znając życie, znowu nam również zabraknie. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że iż olejek na bogactwo, piękny opis tak naprawdę, co z tym zrobić i filmy macie na stronie sklepu, to możecie tam zajrzeć. Staram się podpinać film pod przedmiot, żeby nie było. Natomiast jeżeli chodzi o to, że jak wy zamawiacie ten olejek, to on jest jeszcze, że powiem, napluty intencyjnie dla was, tak? Na tej zasadzie, czyli to nie jest tylko seryjny olejek na bogactwo, ale tam już jest intencja pakowawszy dla konkretnej osoby, także tak to działa. Kolejna sprawa, którą tu mam napisaną, rusza grupa wiśniowych sadów, sezon drugi, semestr drugi. Na nową grupę nabór nastąpi w grudniu i zaczynamy od stycznia. Tutaj dziewczynom, co miałam tak do przekazania, to przekazałam przez 4 miesiące pierwsze do kwietnia w pierwszym semestrze. Teraz przed nami 3 miesiące robienia różnych rzeczy.
gdzie będziemy stawiać na działania ręczne, manualne. Tam już lista zakupów padła, tam każdy musi coś kupować. Będziemy jajować, robić len, żadanice, węzły, czarownic, sznury, czarownic. Jak zdążymy, to to na to terapia serwitory, ale przypuszczam, że możemy nie zdążyć. Natomiast po prostu będziemy czynić lustra, magia luster, to nam pewnie zajmie dłuższy czas. Co tydzień będzie, jak zawsze, intencja w poniedziałki. W środę będzie spotkanie o 20 tej grupy, gdzie będziemy stawiać karty. W piątki pogadanka i czynienie. Będzie zawsze takie tygodniowe zadanie domowe, z którym będą się musiały zmierzyć i opisać, jak jest. Więc będzie, myślę, ciekawie, bo będzie tak bardziej na czynienie. Także będzie się działo super. Już wczoraj zaczęliśmy rytuałem czakralnym, więc ekstra. Więc ekstra, także tak. No, ta grupa będzie miała swój koniec w listopadzie, z tego względu, że w grudniu już mamy vlogmas, więc bym się nie wyrobiła, a od stycznia ruszamy z nową grupą, nowymi energiami. Ja myślę, że co miałam pokazać, jak działać, to już pokażę. Dużo rzeczy zrobimy razem. Myślę, że jesteśmy na tyle zaprzyjaźnieni i w zasadzie ja większość osób tam znam tak z twarzy, on face, tak, to jest fajne, że to taka grupa mentalna to zostanie nam w sercach na zawsze, więc super. Natomiast, tak jak mówię, jest pewien dział, który zrobiłam na rok, żeby to przekazać, a potem na zawsze wisienki, zawsze będą wisienkami. Druga grupa już nie będą wisienki, tylko pomyślimy coś innego. Wisienki zawsze są wisienki, ale będą inne, wisienki dwa. Jak szczęki dwa, to jest straszne. Ale tak, także z grupy bardzo się cieszę. To znaczy, z jednej strony wiem, że to jest rodzaj uwiązania takiego, wiecie, że ta 20, z drugiej strony czeka się na tą 20, a no mówię, bardzo się cieszę, bo będzie teraz takie czynienie. Czynienie będzie. Także gdyby ktoś chciał się zastanawiać nad nową grupą, naborem do nowej grupy, można się zastanawiać. Ja jeszcze zasady podam, to jeszcze jest czas, także spokojnie. No, rusza od września szkoła u mnie i dlatego, słuchajcie, zmienia się grafik. Zmienia się grafik i teraz tak, jeżeli ktoś będzie chciał się spotkać ze mną na żywo, to będzie to dzień wtorkowy. Jeżeli ktoś będzie chciał umówić się ze mną telefonicznie, będzie to dzień czwartkowy i kropka. Jako że jestem w trakcie wiecznych remontów i układania różnych rzeczy, Jasnowidz mówi, że czeremchy będą następna grupa, może tak być. Układania, remontowania, trochę życia, bo to tak czasem wypada nawet pożyć czy coś zrobić, nawet towarzysko gdzieś się na kawę spotkać i w ogóle, no to nie będę przyjmowała telefonów w tygodniu, tylko to będzie czwartek, będzie telefoniczny, od 12 do 19, co pół godziny można się umawiać. Już na pierwszy czwartek terminów w zasadzie nie ma, za trzy Dorota mówi, że zostały, więc to wiadomo, ale tak to robię. Ja wiem, że czeka, o, za tydzień, bo ja chcę już. To są non-stop są takie telefony. Ja sobie się śmieję, że do lekarza czekacie półtora roku, do fryzjerki dwa tygodnie, więc do wróżki tydzień możecie poczekać na tej zasadzie. Nic się nie stanie, to jest usługa jak każda inna, może trochę dziwaczna, ale usługa. Też mam swoje życie, swoje terminy, także słuchajcie, w ten sposób to wygląda. Oczywiście pod filmami na YouTubie jest numer telefonu do biura, tu odbiera Dorota i umawia, tak? Nie dziwcie się, że ja nie odbieram. Ja nie odbieram telefonów. Ja jak odbieram telefony, to odbieram telefony konkretne z wróżbami umówione, kropka. Natomiast Dorota odbiera wszystko inne i przesiewa. Tutaj odpowie, tu opierniczy, tutaj umówi, tak? Także to na spokojnie. Ale właśnie tak będzie wyglądał grafik. Dlaczego? Bo w poniedziałek o 10 wraca poranek z wróżką. Patrzę, czy się wyrobię, może się nie wyrobię, około 10. O 20 mam wisienki w poniedziałek, o 21 mamy film. We wtorek będzie to dzień przeznaczony dla ludzi na spotkania, na tego typu rzeczy, więc już 21 film i tyle. W środę mam szkołę, czyli nie ma mnie do 14.30, 15, bo zanim wrócę do domu. A potem mam o 20 wisienki, o 21 film. Przy czym ten 21 film zapamiętajcie, bo ważna rzecz we wrześniu się dzieje, zaraz powiem. W czwartki telefony od rana do nocy i o 21 film, ale również o 10 poranek z wróżką wchodzi. Czyli już poniedziałki, czwartki, poranki z wróżką będą. W piątek
Podobna manewr. Szkoła, nie ma mnie do 15, potem mam o 20 wisienki prowadzenie grupy, o 21 film. W sobotę wraca poranek, w niedzielę może być poranek, także tutaj te poranki wracają, będzie fajnie. No, ja tak, tak to w niedzielę nie wierzyła za bardzo. Znaczy, wczoraj zrobiłam to, co nie zrobię, no oko się podniesie i się zrobi, jak się nie wyrobi człowiek. Także poranki wracają, będę starała się, żeby poranki były o 10, wieczory o 21. I ważna rzecz, wieczory o 21. Słuchajcie, co wtorek, przez cały wrzesień, wtorek, czwartek, sobota. 3 dni. Co wtorek, co czwartek, co sobotę, o 21 w wieczorze z wróżką, przed wieczorem z wróżką, robimy rytuał 15-dniowy wrześniowy. Pamiętajcie, że zmieniają się lata numerologiczne i teraz będziemy oczyszczać się ze złych energii po to, żeby radosnym wejść do nowego roku. Na Szkole Magii i Tarot. Jest to rytuał darmowy. Po prostu przygotujcie 15 świec, 15 podgrzewaczy i bądźcie o 21 na rytuale. W pierwszym dniu otwieramy krąg, w 15 dniu zamykamy krąg i dziękujemy za oczyszczenie. Odcinać będziemy snójki, złożeczenia, złe oko, magię, cały rozpis, kiedy, co i zaklęcie, które możecie sobie wkleić do swojej księgi cieni, przepisać, nauczyć się na pamięć stosować razem ze mną, jak będę mówić, tak jak robimy dekrety, macie na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Jak zapisać się na Szkołę Magii Tarota Wróżki Joanny? Pod filmami jest link. Trzeba się zapisać, w sensie wysłać zaproszenie na Facebooku. Admini będą przyjmować. Chyba, że jesteś małolatem, to nie przyjmiemy. No nie, małolatów nie przyjmujemy. No i z tymi rytuałami to liczymy na ogromną frekwencję. Ja mam nadzieję, bo po pierwsze jest to darmowe. Po drugie, przed nowym rokiem. Po trzecie, oczyszczające. Ja wiem, że trzeba poświęcić 15 razy po 10 minut. No wow, w magii, wow. Trzymać tej 21, ale pamiętajcie, im więcej wysiłku robimy, takiego właśnie zaplanowanego, stabilnego, tym lepiej magia działa. Mam nadzieję, że będzie nas po prostu multum i mnóstwo. Mam nadzieję, że tak. Czyli ten rytuał wrześniowy. Słuchajcie, na moim blogu, tak, posiadam bloga, miałam bloga bardzo pełnego wszystkiego, ale zlikwidowali platformę. Odnawiam, słuchajcie, Trump 3 razy bankrutował, jest prezydentem, czekam na koronę i tiary po prostu tutaj hrabiowskie. Drugi raz założyłam bloga i tak od czasu do czasu wrzucam tam artykuł, króciutki, żeby dużo nie naczytać się. I wiecie jak to ja, tam nie ma rozpisów i pindolenia i książkę by napisał o jednym. Konkret, w ogóle najczęściej te artykuły polegają na tym, że są wypunktowane rzeczy. Wiedza jest. I jest nowy artykuł o żywiole powietrza. Co za tym idzie, w przyszłym tygodniu będzie ogień, potem będzie woda, potem będzie ziemia. To są przyporządkowania. Słuchajcie, te przyporządkowania można wykorzystać w ten sposób, że do ołtarza, do magicznych rzeczy, że tu piórko potrzebne, a tam może kosteczka czegoś. Także w ten sposób zupełnie. Także możecie się zapoznać z artykułem. Ja nigdy nie wiem, jaki ja mam adres tej strony. Wiem, że na Wixie, ale... Jak linki... piszesz w Google, Joanna Wiśniewska blog? Wychodzi. Wychodzi, jest od razu u góry. Super, bo iż... nie pamiętam adresu, ale zawsze na szkole, na moim profilu i na fanpage'u wróżkowym są linki do artykułów, także ale możecie się zapoznać. Na YouTubie pod filmami też jest. Też jest? Aha, no dobrze wiedzieć. Dobrze. Zaczyna się wrzesień, zaczynają się szkoły, więc u mnie zaczną się wszelkiego rodzaju warsztaty. Teraz nam Grzesia trochę wypadkowo sponiewierało, więc nie wiem, czy będzie chciał we wrześniu zrobić warsztat, czy niekoniecznie. A ja, no, a ja sobie myślę, no to terminy ustalimy, ale to jest taki rodzaj planowania. Mam ochotę zrobić coś takiego, nie kurs, nie webinar, rodzaj warsztatu dla osób, które znają karty Tarota, ale jak je znają znaczenie, nie? I je rozkładają i tak nie wiedzą, co z tym zrobić. Bardzo konkretne takie korepetycje bym to nazwała, ale z właśnie takich tarotowych, 5 konkretnych układów, jak je interpretować i każdy przeinterpretuje swój układ, więc więcej niż 10 osób na czymś takim nie może być. I myślę, żeby od czasu do czasu zrobić taki rzut, właśnie, żeby,
bo wy macie często problem, tu mam dobre karty, a wyskoczy zła i co na ten czas? No na ten czas też się da rozwiązać. I właśnie z takimi pierdółkami, żebyśmy sobie, to by było zrobione na YouTubie, tam jest no, interakcja taka, że można porozmawiać, ja was widzę, wy mnie słyszycie, znaczy ja was czytam, wy mnie słyszycie, że można by było właśnie coś takiego zrobić. Do 10 osób mniej więcej, bo ja muszę to ogarnąć, to i tak potrwa bardzo długo. Każdy będzie się uczył na każdym tak naprawdę, bo będziemy to interpretować, ale właśnie, żeby nas, was nauczyć tej interpretacji. Myślę o tym, jak wpadnę na termin, to wam powiem, ale tak wam sugeruję i w ogóle tak, czy ktoś byłby zainteresowany. To dokładnie tak. Dobrze. Ja znowu nie oddycham, jak ty mówisz tak szybko. Bo ja szybko mówię, ale patrzę, mam dużo do powiedzenia. A! Słuchajcie. Konkurs wakacyjny, czekam do końca tygodnia na pracę. Mam z 5 tam się prac. Tam zgadało, że dwie osoby tam pewnie spełnią. Mam. W locie i do końca tygodnia czekam na pracę. Zrobię oczywiście film na żywo, jakie są to prace. I będzie losowanie nagrody. Będzie losowanie nagrody. Konkurs wakacyjny polega na tym, że techniką dowolną, od malarskiej po, nie wiem, haftowanie, hafciarską, wysyłacie pracę o tematyce magia, jednorożce, tyncza, no coś związane z kanałem. Mrówka twoja doszła. Już odgruzowałam. Dobrze mówię, nie? Odgruzowałam. Mi się kartka osobno i nie pytaj, ale tak, staram się to wszystko, wiecie, to, to porządek musi być, bo inaczej bym zginęła jak Minecraft w pokrzywach. Także jest ostatni tydzień, na który czekam i potem robimy film, robimy rozwiązanie, także w ten sposób. I chciałam już zaznaczyć, żebyście zbierali żołędzie, bo będą nam potrzebne 21 do zrobienia trzeci raz na tym kanale, to znaczy tym akurat nie na Instagramie, tylko na YouTubie, trzeci raz mabonowych ludków, które nam służą do spełniania życzeń i zabierania smutków. O, także w ten sposób. No i chyba wszystko. No, widzicie ile ogłoszeń po prostu przed wrześniem. Moltum. Także zbierajcie żołędzie, zbierajcie markery. Nigdy mi te ludki nie wychodzą takie, jak być powinny, ale powiem wam, a czy tak, z tamtego roku nie wiem, czy zużyłam jakiegoś. Widzicie, jak człowiek jest wiedźmą, to nie ma jakichś takich łonie, ale w tym roku zużyłam 2. To znaczy tamtoroczne zużyłam 2. Dlatego, że pamiętacie może syf związany z 3-miesięcznym przychodzeniem. To była zmywarka, nie? No, tak. Zmywarkę nam zgubili. No, zakupiłam zmywarkę, nie doszła. Ząg. Sklep mówi to dystrybutor, dystrybutor mówi to sklep. Wszyscy mają kamery, nikt nic nie wie. Wrzuciłam mabonowego ludka i powiedziałam, żebyś ta zmywarka już normalnie szybciutko znalazła i powiem wam, chyba w ciągu 3 dni nowa była, nie? No szybko zadziałał ten mabonowy ludek bardzo. I drugiego mabonowego ludka zużyłam, nie pamiętam na co. Ale widocznie się spełniło, to właśnie z tą magią tak jest, że najlepiej to tak rzucić i nie pamiętać. Znaczy nic palącego. Czy będzie układ premium na Mabon? Tak będzie. Od jutra stawiam układ premium na Mabon. Czym są dwa układy premium? To są te za 12 zł, są premiowane, bo są na wydarzenia i okoliczności. Czyli na nowy rok numerologiczny do 18 cały czas kładę. Spokojnie wszyscy zdążą, możecie, wiecie, za 12 zł. Natomiast Mabon, oczywiście co zasiejesz, to zbierzesz. Też już od 1 września do 21 zaczynam kłaść, więc możecie zadawać pytania. Każdy zdąży, nie musicie dzisiaj, jutro, naprawdę, rozłóżcie to w terminie. Także spokojnie, byleby do 21, także tak. Żołędzie na tony, ja tu już też mam swojego dęba. Ja tu krzyczę na niego, ty mnie tu o kursie mów, a nie o żołędzie. Właśnie, że to zobaczymy w kursie. Dobrze, słuchajcie moi kochani, tyle by było. Ja żegnam się z widzami YouTube'a, którzy mieli statyczny obraz. Znaczy, zatrzymaj nagrywanie, bo to nagrywam i zaraz wrzucę. Pa, pa, pa. Anna Koleżka, na co się zgłasza?